Siemaneczko widzowie, za niecały miesiąc mamy święta, dlatego mamy dla was dwa konkursy. Mamy z młodym albo ja sam, bo ja to po prostu będę sponsorował. Wy napiszcie hashtag konkurs, a wam przypnę serduszko do tego komentarza. Udostępnijcie ten film, żeby jak najwięcej osób sobie zobaczyło. No i tutaj pamiętacie, w tym właśnie zdjęciu, o zdjęciu rozdałem dla jednego widza kierownicę o wartości 1000 zł. Także jak widzicie, konkursy tutaj nie są robione jakieś słabe, tylko są naprawdę robione grube konkursy. Wszystkie konkursy już się pokończyły, bo koniec konkursu, no 4000 lajków to oznacza po prostu koniec konkursu. Także dosyć proste zasady. Zostało nam 1000 lajków pod tym konkursem, do po prostu gdzieś tam 4000. Zasady bardzo proste. Zostaw lajka, czyli no dwa razy klikasz na zdjęcie. Napisz komentarz, na przykład możemy sobie skomentować nawet Heros to debil. Nawet jeżeli tak napiszesz wariacie, to i tak bierzesz udział w konkursie, bo się liczy to, że po prostu skomentowałeś. No i musisz mnie oznaczyć na swojej relacji, jeżeli klikniesz na przykład coś takiego i zrobisz sobie moja relacja, bo tutaj będziesz miał takie coś na telefonie, jest po prostu łatwiej to zrobić. No i wsadzasz to i mnie oznaczasz. Także zasady są bardzo proste, bo nic więcej nie trzeba zrobić. I tutaj dwie osoby wygrywają ten konkursik, czyli dowolna gra dla osoby, jaką sobie wybierzesz. Możesz sobie, nie wiem, wybrać FIFA, Farminga, cokolwiek, no, jaką grę chcesz, taką po prostu ja ci kupię. Tylko od razu wam uprzedzam, że nie będzie to wersja pudełkowa, tylko na Steam na przykład. Nie wiem, żeby to zrobić tak, żeby nie robić żadnej wysyłki, tylko po prostu wam kupuję grę na jaką platformę, jaką tylko i wyłącznie chcecie. Ubisoft, Origin i tak dalej, i tak dalej. No i mamy najnowsze zdjęcie, pod którym nie wiem, jaką nagrodę wam rozdać. Nagroda będzie do 500 zł, jeżeli ktoś sobie wybierze na przykład 500 zł, no to mu zrobię przelewik, czy tam na PayPala, czy jakoś mu gotówkę się wyślę. Także nagroda do 500 zł, albo będziecie mogli sobie wybrać jakąś nagrodę, żeby wam kupić. No za 500 zł, nie wiem, może na kierownicę, parę gierek, jakieś doładowania do gier. Naprawdę możliwości jest bardzo dużo. No i tutaj zasady znowu takie same. Klikacie dwa razy na zdjęcie, na telefonie tak samo i macie zostawionego lajka. Zostawiacie komentarz, jakie tylko i wyłącznie chcecie. Pamiętajcie też o zasadach, że nie można dwa razy komentować, no bo wtedy strona losująca, z której korzystam, nie załapie waszego komentarza, od razu was odrzuca jako tak jakby oszustwo, no bo to jest zwiększanie sobie szans, dlatego takie coś jest niedozwolone, mój drogi przyjacielu. No i jest to taki właśnie konkursik, ten najnowszy to jest właśnie świąteczny. I losowanie też na 4000 lajków, także wbijajcie już dzisiaj, bierzcie udział, bo może ktoś za późno zobaczy konkurs, może zaraz spadnie więcej lajków, bo to zdjęcie zostało dopiero wczoraj dodane, no i nagle się okaże, że w konkursie już nie można brać udziału. A z racji tego, że odcinek jest bardzo krótki, to jeszcze wam pokażę jedną rzecz, jak zrobić takie oznaczenie na telefonie. Jeżeli macie oczywiście swój telefon, klikacie sobie to kółeczko, czyli waszą tak jakby relację, macie tutaj oczywiście dwa napisy, czyli dodaj do relacji albo edytuj listę bliskich znajomych. Wyklikacie dodaj do relacji, robicie jakiekolwiek zdjęcie, no bo to wam się oczywiście robi teraz aparacik, na przykład robicie sobie o zdjęcie waszego monitora, ciach, no i macie zdjęcie. Klikacie sobie to AAA, czyli po prostu tutaj wpisujecie sobie małpa Michal i tu już powinienem wam wyskoczyć. Właśnie ten mój piękny, no piękny ryjek już tutaj wyskakuje i klikacie. No i dodajecie taką relację i po prostu mi się to wyświetla i już bierzecie udział w konkursie. Także no musicie jeszcze wstawić oczywiście, nie dla bliskich znajomych, tylko ogólnie. Także zasady konkursów są bardzo proste. My lecimy widzowie po 160 tysięcy widzów. Ja już wam nie zawracam niedzieli. Może jutro jakiś live'ik wieczorny się pojawi. Zobaczymy, jak ja się wyrobię z nagrywkami i z treningiem. I też czekam jeszcze widzowie, tak w skrócie wam powiem, na save'a, żeby pograć z widzami na live'ie. No fajnie było, jakby Agro Adam już to podesłał z całym modpakiem. Miejmy nadzieję, że nie będzie jakiś duży, żeby każdy mógł się dostać. I będziemy w końcu na live'ach robić granie z widzami. I tym miłym akcentem ja się z wami żegnam i mówię wam na razie.